Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj pokażę Wam trening skokowy w stajni Iskra. Więc zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, jak to w stajni Iskra, treningi prężnie funkcjonują, trenujemy na co dzień. Skoki tak samo mamy zaplanowane, czy w sekcji, czy w treningach prywatnych, każdego dnia. Więc chciałabym Wam dzisiaj pokazać taki mini parkour, w którym młodzież sobie fajnie poradziła. Zadanie dziewczyn to jest krzyżak, potem na lewo jedziemy z drugi krzyżak, na prawo zeskakujemy dookoła, jedziemy znów krzyżak i potem będzie double bar. O, i Pola tu już zaczęła jechać z łanuszka i galopujemy. Energia, raz, dwa, trzy, tak? Właśnie melodia, tylko góra spokojna. Tak, to jest ćwiczenie w szczególności, by jeździec się skupił na zeskakiwaniu na dobrą nogę i prostowaniu konia po ciasnym zakręcie, co nie jest łatwe. I właśnie to trenujemy. Równe tempo, pilnuj tego, zwolniłaś w zakręcie, ale dobrze zareagowałaś, tylko więcej ręki Pola i góra troszeczkę spokojniejsza. Tak i przerwa. Tak i równo. Raz, super. Patrz przed siebie. Domykaj łydeczki, domykaj, żwawiej. Aktywniej. Raz, dwa, trzy, cztery, super. Zrobił. Troszkę za bardzo cofasz stopę, przez to nie masz oparcia. Łanuszka został ustawiony i w zakręcie, z którego wychodzisz, tak? Ty musisz przed przeszkodą wyprostować konia, Vera. Oprzyj się bardziej wstrzymiona. I raz, dwa, trzy. Dobrze, jedź jeszcze raz sobie numer dwa. I melodię, nic nie zmienia. A on rozciąga, właśnie dlatego trzymaj tak jak jechałaś, czyli rozluźniaj. Wycofnij troszkę, rozluźniaj, rozluźniaj, jedź jeszcze raz, popatrz, jeszcze raz, tylko nie pochylaj się, patrz przed siebie, wycofaj troszeczkę ramiona i równo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, super, dobrze. Już jesteś, matkoczka. Jedź jeszcze raz.
Wątonek też marcheweczkę chce? Proszę bardzo, Wątonku. Też marcheweczkę dostanie. Jak zawsze na koniec treningu dziewczyny stępują w ręku. Tutaj jest akurat nasza Julka, klubowa zawodniczka z koniem Solarem. Co występuje? Najlepsza nagroda dla konia to stęp w ręku i potem pójście na łąkę. Solarek chciałby marcheweczkę? Masz, Solarku, marcheweczkę. Czekaj, baba. Piękne konie. Moi drodzy, to na tyle z treningu skokowego w stajni Iskra. Mam wiele pomysłów na temat, jak poprowadzić trening skokowy, dostosowany oczywiście do poziomu i problemów, z którymi boryka się jeździec. I na pewno w niedługim czasie pojawią się kolejne filmy z różnymi proponowanymi ćwiczeniami na skokach. Ja tymczasem się żegnam. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie nas i do zobaczenia.